Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Jest mi bardzo miło występować dzisiaj przed Państwem. Organizatorom bardzo dziękuję za zaproszenie mnie na dzisiejszą konferencję. I możecie Państwo być zaskoczeni może, dlaczego program Erasmus Plus na konferencji, gdzie mówimy o innowacjach w edukacji uczniów w roli głównej, o aspektach psychologicznych, metodycznych również, a tutaj nagle informacja o programie grantowym na rzecz edukacji. Otóż proszę Państwa, tak myślę sobie, że po to, żeby wprowadzać te wszystkie innowacje, zmiany, żeby zastanowić się, w jaki sposób możemy wesprzeć uczniów w nowy sposób, w jaki sposób możemy wypracować sobie nowe metody, nowe sposoby postępowania, nowe narzędzia, w tym wszystkim może nam pomóc program Erasmus Plus, dlatego że wspiera szkoły i przedszkola w prowadzeniu projektów edukacyjnych we współpracy międzynarodowej, czyli daje nam środki na to, żeby nawiązać współpracę z naszymi partnerami, kolegami ze szkół z całej Europy, po to, żebyśmy mogli wspólnie od siebie się uczyć, wspólnie wypracowywać nowe rozwiązania, dzielić się tym, co mamy u siebie, ale też przyglądać się, jakie rozwiązania, jakie narzędzia stosują nauczyciele z innych krajów. Myślę sobie, że w tym obszarze, w którym poruszamy się podczas dzisiejszej konferencji, program Erasmus Plus może naprawdę przynieść Państwu jako nauczycielom, Państwa szkołom, Państwa przedszkolom i placówkom wiele dobrego. Dać narzędzia, wsparcie, które jest Państwu potrzebne po to, żeby wprowadzać zmiany. Stąd program Erasmus Plus na dzisiejszym spotkaniu. Widzicie Państwo, że w tej chwili mamy do czynienia z nową odsłoną Erasmusa na lata 2021-2027. Stąd naprawdę długa, stabilna perspektywa okresu finansowania przed nami i warto się tym zainteresować, warto wiedzieć, w jaki sposób mogą Państwo skorzystać. O czym będę chciała powiedzieć w czasie dzisiejszej prezentacji? Otóż króciutko o strukturze programu Erasmus, pokazać Państwu ofertę dla szkół i przedszkoli w tym programie i powiedzieć w trzech słowach, jak się zabrać za szkolenie w Erasmus. Prezentacja jest przygotowana na podstawie draftów dokumentów, ponieważ czekamy jeszcze na ostateczną wersję przewodnika po programie Erasmus Plus na rok 2021. Gdy tylko Komisja Europejska taką wersję dla nas przygotuje, ona będzie opublikowana i wtedy będziemy mogli potwierdzić wszelkie informacje zawarte w tej prezentacji. Tak jak powiedziałam, zacznę od tego, żeby pokazać Państwu strukturę programu Erasmus Plus. Czemu o tym mówię? Otóż dlatego, że przyglądając się strukturze, po pierwsze będą Państwo mieli rozeznanie, na co jako przedstawiciele szkół i przedszkoli możecie Państwo liczyć w Erasmusie. To jest pierwszy ważny powód. A drugi powód jest taki, że Polska Narodowa Agencja jest zorganizowana według sektorów i według akcji, czyli wiedza na temat struktury programu ułatwi Państwu docieranie do konkretnych osób, które są odpowiedzialne za sprawy, które Was interesują, ułatwi Wam nawigowanie po stronie programu Erasmus Plus. Jak Państwo widzicie, program podzielony jest na 6 sektorów. Edukacja szkolna, kształcenie i szkolenie zawodowe, szkolnictwo wyższe, młodzież, edukacja dorosłych, projekty centralne i sport. Na pierwszy rzut oka Państwo widzicie, że to, co będzie interesujące dla szkół, to są 3 sektory. Sektor żółty młodzieżowy, sektor fioletowy edukacji szkolnej i sektor zielony kształcenia i szkolenia zawodowego. Otóż dla sektora kształcenia i szkolenia zawodowego najistotniejsze są szkoły zawodowe i tam Państwo możecie kierować się po wsparcie i po pomoc, jeżeli chcecie wspierać swoich uczniów na ścieżce kształcenia zawodowego. To, co w Erasmusie mamy najpopularniejsze dla tego sektora, to są staże i praktyki zawodowe dla uczniów za granicą. Możecie Państwo wysyłać młodzież na kilkutygodniowe staże zagraniczne, gdzie będą pracowali w przedsiębiorstwach, w swoim zawodzie doskonalili
znajomość języków obcych, doskonalili swoje kompetencje zawodowe, ale też po prostu życiową zaradność i umiejętność odnalezienia się w nowych, nieznanych wcześniej warunkach, umiejętność współpracy ze swoimi kolegami, koleżankami i nauczycielami z innych kręgów czy obszarów kulturowych. Bardzo interesujące i ciekawe propozycje. W sektorze młodzież mogą Państwo sobie myśleć, no tak, czym się różni edukacja szkolna od młodzieży? W końcu pracujemy z młodzieżą, młodzież mamy w szkołach, czemu w Erasmusie Plusie funkcjonują dwa odrębne sektory o nieco mylących nazwach. I już Państwu wyjaśniam, czym one się od siebie. To jest taki sektor, gdzie czekamy na Państwa projekty związane z edukacją formalną, czyli z tą edukacją, która oparta jest o podstawy programowe, o obowiązek szkolny lub obowiązek nauki i jest prowadzona od przedszkola do matury. To są takie rodzaje inicjatyw, na których dofinansowanie mogą Państwo liczyć w sektorze edukacji szkolnej. Natomiast sektor młodzież jest skierowany bezpośrednio do młodzieży. Jeżeli pracujecie Państwo z młodzieżą powyżej 14 roku życia i ci młodzi ludzie chcieliby rozwijać swoje pasje, zainteresowania w czasie wolnym od nauki szkolnej, to Państwo jako nauczyciele możecie im podpowiedzieć, pokierować ich, że gdyby chcieli takie projekty dofinansować jakoś z zewnętrznych źródeł, to mogą poszukać takich możliwości w programie Erasmus+, ale w sektorze młodzieży trzeba pamiętać o tym, że tam podstawą jest to, że inicjatywa prowadzenia działań, prowadzenia projektu wypływa od młodzieży, to młodzież sama projektuje dla siebie, co chce zrobić, w jaki sposób chce zrobić, co jak widzicie Państwo bardzo pięknie się wpisuje w postulaty dzisiejszej konferencji dotyczące samodzielności, podmiotowości i decydowania uczniów o samych sobie, o swoich losach i o tym, co i w jaki sposób chcą robić. Także widzicie Państwo, że w Erasmusie Plusie naprawdę różne szkoły, różne placówki znajdą dla siebie coś fajnego, sensownego, coś, co wesprze ich działania. Poza tym, że program Erasmus+ podzielony jest na sektory, podzielony jest również na akcje. W każdym z sektorów mamy akcję pierwszą i akcję drugą. I teraz akcja pierwsza, nazywamy ją akcją mobilnościową. Cóż to są te mobilności? Są to wyjazdy zagraniczne w celu rozwijania kompetencji, wiedzy, zdobywania doświadczeń i są to wyjazdy zagraniczne, które są możliwe zarówno dla nauczycieli, jak i dla uczniów, dla wykładowców, dla grup młodych ludzi, którzy chcieliby się rozwijać przy wykorzystaniu takich możliwości powiązanych ze współpracą międzynarodową. Natomiast akcja druga to jest propozycja dla instytucji, które chciałyby współpracować między sobą w celu takiego długofalowego rozwoju, wprowadzenia dobrych praktyk czy innowacji. Jak już wspomniałam, każdy z sektorów podzielony jest na dwie akcje, a sektor młodzież nawet na trzy, ale już w te meandry nie będę się dzisiaj zagłębiała. Także edukacja szkolna, ten sektor, o którym dzisiaj głównie będę mówiła, ma do Państwa dyspozycji akcję pierwszą, akcję mobilnościową i akcję drugą, akcję dotyczącą współpracy instytucjonalnej. Erasmus+ to jest współpraca międzynarodowa. Jeżeli to jest współpraca międzynarodowa, to z kim możemy współpracować? Jest to program Komisji Europejskiej. W związku z tym możecie Państwo współpracować ze wszystkimi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, ale także z kilkoma krajami, które są stowarzyszone z programem na podstawie odrębnych umów. I te kraje, które oprócz krajów członkowskich Unii Europejskiej współpracują w programie Erasmus+, to jest Turcja, Islandia, Norwegia, Liechtenstein, była Jugosłowiańska Republika Macedonii i Serbia. Przy niektórych projektach jest również możliwość współpracy z innymi krajami, właściwie z partnerami z całego świata, ale to jest obwarowane pewnymi warunkami. Raczej Państwo myśląc o tym, że szkoła zaangażuje się w projekt, będziecie Państwo myśleli o współpracy z krajami programu.
No dobrze, to świetnie. Musielibyśmy znaleźć partnera z Niemiec, ponieważ naszym drugim językiem w szkole jest niemiecki i byłoby fantastycznie stworzyć naszej młodzieży taką możliwość, żeby poznać tę kulturę bliżej, odwiedzić być może kolegów i koleżanki w szkole niemieckiej, współpracować z nimi po niemiecku i po prostu zapewnić młodzieży unikatową szansę dotknięcia języka i kultury na żywo, a nie tylko podczas lekcji. To byłoby rzeczywiście fantastyczne, ale skąd wziąć partnera do takiej współpracy? Otóż w ramach samego programu Erasmus+ znajdziecie Państwo narzędzia, które mogą Wam pomóc w wyszukaniu partnera. Takim podstawowym narzędziem będzie program eTwinning. Być może Państwo go znacie, być może wykorzystujecie już jego możliwości. O szerszej ofercie programu eTwinning za chwilkę powiem, ale tutaj skupię się na tym, że w ramach programu eTwinning jest cały panel dotyczący wyszukiwania partnerów. Tam są setki ogłoszeń szkół, które szukają partnerów do realizacji projektów międzynarodowych. Możecie się Państwo również ogłosić ze swoją ofertą, ze swoim pomysłem na projekt i zobaczyć, czy ktoś się do Państwa odezwie. Kolejną taką platformą, gdzie możecie Państwo wyszukiwać partnerów, jest School Education Gateway. Platforma prowadzona również przez Komisję Europejską, zbierająca także artykuły, kursy, wiedzę merytoryczną dotyczącą edukacji szkolnej. Także jest to również fajne źródło doskonalenia zawodowego. Poza tym mamy w swoich strukturach, jako Narodowa Agencja Programu Erasmus+, Biuro Eurodesku, które również chętnie pomaga w poszukiwaniu partnerów. Wszystkie projekty, które zostały zrealizowane w ramach Erasmusa, Erasmus+. Tam również można sprawdzić, kto w przeszłości realizował projekty o tej tematyce, która Państwa interesuje, i spróbować nawiązać kontakt z tymi szkołami. Być może chciałyby rozpocząć kolejny projekt współpracy międzynarodowej. Ale to, co bardzo polecam, i co naprawdę często się sprawdza, to jest kontakt z własnym i osobistym organem prowadzącym i dopytanie, czy Państwa gmina nie ma współpracy bliźniaczej na przykład z innymi miastami w Unii Europejskiej, albo czy Państwa gmina nie jest zaprzyjaźniona z jakimś innym regionem, nie są już podpisane umowy o współpracy, czy już delegacje z organu prowadzącego nie wizytowały albo nie przyjmowały rewizyt na przykład z jakiegoś okręgu niemieckiego, bo tutaj tym przykładem się posłużę. I możecie Państwo skorzystać z już nawiązanych relacji przez Państwa gminę, bo oni mogą Wam pomóc w pozyskaniu szkół, które byłyby chętne do takiej współpracy. Także bardzo polecamy ten sposób szukania partnerów poprzez już nawiązane relacje organu prowadzącego. Wreszcie, jak zawsze, nie do przecenienia kontakty osobiste, które być może Państwo macie z różnych Waszych sytuacji życiowych wcześniejszych, a które teraz można by wykorzystać do tego, żeby znaleźć partnerów do realizacji projektu. Proszę Państwa, edukacja szkolna. Co może się fajnego wydarzyć, jeżeli zdecydują się Państwo na realizację projektu w edukacji szkolnej przy wykorzystaniu środków Erasmusa+? Zawsze są to projekty edukacyjne, więc zawsze są to projekty, które będą budowały wiedzę, umiejętności i kompetencje zarówno uczniów, jak i nauczycieli w tych obszarach, które Państwo wybierzecie sobie jako obszary realizacji projektu. Gdybyście zainspirowani i zmotywowani do działania dzisiejszą konferencją chcieli poszukiwać partnerów, którzy będą z Wami pracować w obszarze tego, jak budować podmiotowość i niezależność uczniów w Waszych szkołach, to będziecie rozwijać kompetencje w tym obszarze. Ale zawsze, kiedy mówimy o współpracy międzynarodowej, będziecie również rozwijać kompetencje językowe, kompetencje organizacyjne, umiejętność pracy w zespole, również w zespole międzykulturowym.
I zawsze szkoły, które realizują projekty Erasmusa, chwalą się tym w swoim środowisku lokalnym i zwykle jest to postrzegane jako plus, jako atut i prestiż szkoły w środowisku lokalnym również wzrasta. Kto może wnioskować, do programu, macie Państwo listę, która jak widzicie kropkiem, czyli nie jest to zamknięty zestaw organizacji. Chciałam tylko pokazać, że jesteśmy otwarci w zasadzie na przedszkola, szkoły i inne placówki, które działają w sektorze edukacyjnym. No, w zasadzie można powiedzieć, że nikogo nie wykluczamy. Wykaz tych instytucji, taki pełen, zamknięty, znajduje się na stronie programu Erasmus+, także mogą Państwo tam zerknąć, żeby potwierdzić sobie, że Wasz typ instytucji również jest uprawniony do tego, żeby wnioskować w Erasmusie. Oferta programu Erasmus+, to jest przede wszystkim oferta grantowa, czyli można się ubiegać o środki na dofinansowanie realizacji projektu, ale jest to również taka oferta, gdzie nie musimy się ubiegać o środki, czyli nie musimy przechodzić pewnych administracyjnych procedur, które pozwolą nam uzyskać środki lub nie. Mamy również taki obszar działania, gdzie każdy chętny, który ma pomysł na to, żeby współpracować międzynarodowo, ale jest również możliwość współpracy wewnątrzkrajowej. Także jeżeli myślicie sobie Państwo, że współpraca z innymi szkołami i od razu na poziomie międzynarodowym, to byłoby coś może za trudnego, możecie Państwo zdobyć pierwsze szlify w takiej współpracy międzyplacówkowej na portalu eTwinning, który taką współpracę umożliwia. Jest to przestrzeń do współpracy wirtualnej, możliwość konferencji online, wymiany maili, prowadzenia stron internetowych, repozytoriów materiałów, możliwość zaangażowania uczniów. Nauczyciel ma pulpit, z którego nadaje uprawnienia, steruje tym, co się w projekcie dzieje, ale uczniowie również mają tam swobodę działania. I to, co proszę Państwa jest bardzo tutaj ważne, jeżeli szkoła proponuje działania w internecie uczniom, to, że na tej platformie spotkamy tylko zweryfikowanych użytkowników. Nie trafiają tam żadne osoby przypadkowe, żadne sytuacje dwuznaczne czy niebezpieczne, w związku z tym nie będą miały miejsca na platformie eTwinning. Chciałam zwrócić również Państwa uwagę na to, że eTwinning to również baza bardzo szeroka i bardzo interesująca online'owych szkoleń dla nauczycieli, darmowych. Więc jeżeli chcieliby Państwo doskonale powiązanych z nowoczesnymi technologiami, ale nie tylko takie szkolenia oferuje eTwinning, to bardzo Państwa zachęcam, żeby zajrzeć na platformę i koleżanki i koledzy z eTwinningu przyszykowali szeroką ofertę webinarów na różne interesujące tematy. Proszę Państwa, wiecie już, że program Erasmus+ podzielony jest na sektory. Wiecie, że każdy sektor podzielony jest na dwie akcje. Akcję pierwszą, mobilnościową, i akcję drugą, współpracy instytucjonalnej. W związku z tym teraz słów kilka o tym, co można uzyskać w sektorze edukacji szkolnej w programie Erasmus w akcji pierwszej, czyli tej akcji mobilnościowej. Od tego roku, w zasadzie tego, no ale tak możemy powiedzieć, że od tego roku w akcji pierwszej w programie Erasmus mamy zupełną nowość, coś z czym nie mieliśmy do czynienia dotychczas, a mianowicie jest to możliwość uzyskania akredytacji dla Państwa przedszkola lub szkoły. Taka akredytacja nie jest powiązana z tym, że Państwo macie wcześniejsze doświadczenie w programie Erasmus+. Nie jest powiązana również z tym, że Państwo macie wcześniejsze doświadczenie w realizowaniu innych projektów we współpracy międzynarodowej czy jakichś projektów na szeroką skalę.
akredytacja jest dla wszystkich, również dla najmniejszych szkół i dla najmniejszych przedszkoli, również dla takich instytucji, które nie mają dużego doświadczenia w takiej współpracy na zewnątrz, ale chciałyby zacząć zdobywać takie doświadczenie. Natomiast jedynym warunkiem, który jest tutaj postawiony, żeby móc ubiegać się o akredytację, to jest posiadanie co najmniej 2-letniego doświadczenia w prowadzeniu działań w sektorze edukacyjnym. Więc jeżeli Państwa szkoły, przedszkola i placówki istnieją co najmniej 2 lata, to już spełniacie Państwo ten warunek i możecie startować do uzyskania akredytacji w Erasmusie. Dla tych z Państwa, którzy zetknęli się już z Erasmusem wcześniej i troszeczkę na ten temat wiedzą, na samym dole slajdu bardzo ważna informacja, mianowicie mobilność uczniów oraz kadry od roku 2021 będzie odbywała się w ramach akcji pierwszej. Czyli jeżeli Państwo myślicie o tym, żeby wysyłać uczniów na wymiany międzynarodowe, na wymiany zagraniczne, po to, żeby pojechali do wspomnianego wcześniej partnera niemieckiego, tam konwersowali po niemiecku, mieli kontakt z kulturą, obejrzeli kawałek kraju, to musicie Państwo myśleć o akcji pierwszej w sektorze edukacji szkolnej i najprawdopodobniej ubiegać się o akredytację. Dlaczego warto? Ponieważ jest to, jak Państwo widzicie, pewien bilet wstępu do programu. Akredytację można uzyskać jako instytucja indywidualna albo lider konsorcjum zrzeszającego na przykład kilka szkół. Akredytacja da Państwu możliwość ubiegania się o środki na finansowanie Państwa działań w kolejnych latach. Jeżeli uzyskacie Państwo akredytację, składacie Państwo w tym celu wniosek, w którym opisujecie strategię rozwoju Waszej placówki w oparciu o zdiagnozowane potrzeby. Taki plan strategiczny rozpisujecie Państwo na okres od 2 do 5 lat. I w tym planie strategicznym ujmowania, które chcielibyście prowadzić z wykorzystaniem współpracy międzynarodowej i tych możliwości, które daje program Erasmus Plus w akcji drugiej. Jeżeli taki złożony wniosek my jako Narodowa Agencja zaakceptujemy do realizacji, wówczas przez ten okres od 2 do 5 lat, w zależności od tego, na jaki czas Państwo taki wniosek złożycie, jest szansa otrzymywania środków już bez składania kolejnych wniosków, które mogłyby zostać odrzucone. Składacie już Państwo tylko później takie prośby czy wnioski o płatność, w zależności od tego, jakie działania chcielibyście zrealizować. Sami jesteśmy ciekawi, jak to wszystko będzie wyglądało, jak będzie przebiegało, ponieważ jest to dla nas zupełna nowość. Ale jak Państwo słyszycie, oferta naprawdę bardzo atrakcyjna. Piszecie Państwo strategiczny plan, składacie Państwo do nas wniosek i macie możliwość przez kilka lat uzyskiwania finansowania swoich działań i projektów. Oprócz tego jest możliwość złożenia wniosku krótkoterminowy do akcji pierwszej dla tych, którzy jeszcze nie są przekonani, czy akredytacja to jest dla nich i czy w ogóle współpraca międzynarodowa to jest dla nich. Partnerstwa strategiczne akcja druga, czyli współpraca międzyinstytucjonalna w ramach programu Erasmus+. Tutaj mamy projekty większe, takie może bardziej ambitne, dla doświadczonych już realizatorów, i projekty na małą skalę, gdzie zapraszamy wszystkie instytucje, które nie mają dużego doświadczenia, a chcą współpracować międzynarodowo, uczyć się od partnerów zagranicznych i wymieniać z nimi doświadczenia. Dla tych, którzy już coś wiedzą o programie Erasmus+, ważna uwaga, z akcji drugiej znikają projekty współpracy szkół. Jak Państwo widzicie, możliwości uczestniczenia w projektach i we współpracy międzynarodowej w ramach Erasmusa mamy naprawdę sporo. Także różne Państwa potrzeby mogą, myślę, zostać zaspokojone przez różne rodzaje, możecie Państwo skorzystać. Jak zabrać się za wnioskowanie?
Otóż, jeżeli myślicie Państwo o akredytacji, to spodziewamy się terminu wnioskowania jesienią. Jeżeli myślicie Państwo o projektach partnerstw strategicznych, to spodziewamy się terminu wnioskowania wiosną tego roku. Jakie kroki należałoby przeprowadzić? Oczywiście trzeba zerknąć na zasady programu Erasmus+, popatrzeć na terminy wniosków, popatrzeć na formularze, kiedy już zostaną opublikowane, ale to, co jest sednem tutaj sprawy, to jest zastanowienie się nad tym, jakie działania warto zrealizować w szkole, jakie chcielibyśmy zrealizować, jakie są nasze potrzeby, w co nasi uczniowie i w co nasza kadra chcieliby się zaangażować. Robimy to zarówno na poziomie naszej szkoły, jak i później na poziomie współpracy z naszymi partnerami międzynarodowymi, z którymi będziemy chcieli współpracować. Jeżeli chodzi o takie wymagania formalne, to muszą się Państwo zalogować w systemie EU-Login oraz pozyskać numer OID, który jest niezbędny do wpisania do wniosku. Potem, jak już macie Państwo opracowaną koncepcję, uzgodnioną wewnętrznie w szkole, wypracowaną z partnerami zagranicznymi, wypełniacie Państwo wniosek. Czy my jakoś pomagamy Państwu w tym, żeby zawnioskować do programu Erasmus+? Staramy się pomagać. Na stronie programu Erasmus+ znajdą Państwo webinarium, które dotyczy wnioskowania o akredytację. Przybliżamy tam zasady akredytacji, omawiamy wniosek, który Państwo będą musieli wypełnić. Znajdą Państwo też na naszej stronie mapę zrealizowanych dotychczas projektów. Możecie popatrzeć, czy w Waszej gminie, czy w Waszym mieście ktoś dotychczas realizował projekty. Jeżeli tak, to może nawiązać kontakt z tą szkołą, podpytać o doświadczenia. Mamy również publikację od potrzeby do koncepcji projektu, gdzie krok po kroku wprowadzamy Państwa w taką sytuację wymyślania projektu. Bardzo to jest, myślę, też pożyteczne. Mamy poza tym wreszcie przykłady zrealizowanych już projektów, którymi można się zainspirować. Gdyby Państwo chcieli być na bieżąco z naszymi aktualnościami, zapraszamy do zapisania się na nasz newsletter. Można nas śledzić na Facebooku, można na Twitterze. Zapraszamy również do kontaktu. Jeżeli by Państwo mieli jakieś pytania dotyczące Erasmusa, to prosimy kierować je bezpośrednio do nas, nie do Kolegium Balticum, tylko już zapraszamy Państwa bezpośrednio do pracowników programu Erasmus+. Zachęcamy Państwa do tego, żeby zapoznać się z tą ofertą. No i tak też dobrnęliśmy do końca. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. I zapraszam do korzystania z oferty programu Erasmus+.